Klubowe, pani poseł Barbara Nowacka. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, szanowne przedstawicielki, przedstawiciele inicjatywy ustawodawczej, rodaczki i rodacy. Jesteśmy dzisiaj wyjątkowo szczęśliwe i szczęśliwi, bo dzieje się ta rzecz historyczna. Przywracamy w Polsce element sprawiedliwości społecznej. Co znaczyło odebranie refundacji in vitro? Ono oznaczało, że rządzący upokorzyli biednych. Upokorzyli te rodziny, które nie miały pieniędzy na prywatny zabieg. Zabieg, który kosztuje bardzo dużo. Procedurę, która jest procedurą trudną, często bolesną, wymagającą wyrzeczeń. I wy jeszcze zaczęliście stygmatyzować tych, których nie było na to stać. Odebraliście biedniejszym polskim rodzinom prawo do szczęścia i do posiadania dziecka. Bo nawet bogatsi musieli często zadłużać się, brać kredyt, żeby tylko mieć dziecko. Patrzę na was, polityczki i politycy PiS, i zastanawiam się, czy nie jest wam wstyd. Czy nie jest wam wstyd, że krzywdziliście ludzi, że zabieraliście szczęście rodzinom. I druga rzecz. Przez te 8 lat prowadziliście politykę pogardy wobec dzieci poczętych metodą in vitro, wobec ich rodziców i wobec ich rodzin. Żyjemy w XXI wieku. Każda i każdy z nas, który jest na tej sali, zna przynajmniej jedną osobę, która jest z nami dzięki metodzie in vitro. Są tu rodzice, są tu dziadkowie dzieci poczętych metodą in vitro. Te wszystkie rodziny powinny dzisiaj usłyszeć z Wysokiej Izby jedno słowo. Przepraszamy was, Polki i Polacy, w imieniu polskiego parlamentu za tę hańbę, którą zaprezentował wam Czarnek, którą zaprezentowała pani marszałek Witek i inni rządzący. Ta krzywda się musi skończyć. Obiecujemy wam, że takiego wstydu, jaki przyniósł podręcznik HIT, gdzie byliście stygmatyzowani, nigdy więcej nie dostaniecie. Krzyczą i zapewniam was, że będą krzyczeć. Przykro mi, że usłyszycie jeszcze dzisiaj od nich słowa wykluczenia, ale to się kończy, bo Polska potrzebuje normalności. Polska potrzebuje szacunku. Polska potrzebuje każdej osoby, która chce mieć dziecko i może to dziecko będzie mogła mieć dzięki pomocy państwa polskiego. Wstyd, że przez 8 lat tej pomocy, zwykłej ludzkiej pomocy nie było. My naszym projektem, projektem obywatelskim, w którym braliśmy udział i zebraliśmy 500 000 podpisów, przywróciliśmy nadzieję, że można w Polsce przyzwoicie, można normalnie, można wysłuchać głosu ludzi. Nie trzeba wychodzić, kiedy mówi się o prawdzie i kiedy mówi się o szczęściu. Nie trzeba bać się przyszłości, bo państwo ma obowiązek zadbać o dobrostan swoich obywateli, swoich obywatelek. Usłyszeliśmy w czasie poprzedniej debaty liczne słowa i w czasie debat publicznych to słyszymy, jak to z pewnych powodów moralnych, etycznych i innych zabobonów, które wygłaszają politycy PiS i innych formacji im zbliżonych, nie chcą refundować metody in vitro. Szanowni, to nie jest obowiązkowe. To jest prawo ludzi do posiadania dziecka. To jest prawo ludzi do szczęścia. A stygmatyzowanie tylko krzywdzi dzieci. I możecie krzyczeć, ale dzisiaj wasz krzyk jest śmiesznym krzykiem wieków średnich wobec nauki, wobec wiedzy. Korzystacie z medycyny, bierzecie antybiotyki, nosicie okulary, chodzicie do lekarza, korzystacie z każdego możliwego osiągnięcia wtedy, kiedy wam to jest wygodnie. A zabranialiście Polkom i Polakom skorzystać z dobrodziejstwa państwa, które chciało im program in vitro refundować. My to przywracamy i obiecujemy wam. Będzie normalnie. Każdej parze i każdej kobiecie w Polsce dzisiaj z dumą możemy obiecać. Będzie normalnie, bo tego chciałyście, bo tego chcieliście, bo mamy siłę, żeby to przywrócić. Bo wierzymy w mądrość Polek i Polaków i zbudujemy dla was dobre wspólnotowe państwo. I nikt nie będzie wykluczony. I ci, co decydują się na dziecko z in vitro, i ci, co chcą korzystać z innych metod. Tylko państwo stanie po stronie rozumu, nie zabobonu. Marszałku, Wysoka Izbo, szanowne przedstawicielki Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, szanowni państwo, po pierwsze, to jest wielka chwila i nie ma chyba lepszej i większej radości dla nowej większości parlamentarnej, gdy pierwszy projekt, który rozpatrujemy, jest projektem obywatelskim.
a zarazem jest realizacją programu wyborczego czterech formacji politycznych tworzących dzisiejszą większość parlamentarną. To jest dla nas wielkie zobowiązanie, wielka radość i wielka wdzięczność. To jest też pokazanie w tym przekazie nie tylko politycznym, ale bardzo emocjonalnym, do kogo dzisiaj należy Polska. Polska należy do was, nasi drodzy rodacy. Polska należy do obywateli. Polska, ten przymiotnik, tą wartość obywatelską, obywatelskości będzie dzisiaj niosła w niezwykły sposób. To będzie taka kadencja. To będzie kadencja dla obywateli z obywatelami. To jest nasze wielkie zobowiązanie i to wszystko, co zostało dzisiaj powiedziane. Wdzięczność za te podpisy, za to, że jest Komitet Inicjatywy Obywatelskiej. Wdzięczność tym wszystkim, którzy się podpisali. Tym, którzy zbierali w różnych sytuacjach, mówiła pani poseł Nowacka, Wielichowska, Pomaska, jak przedstawiali ten projekt i zbierali te podpisy. To jest dla nas niezwykłe zobowiązanie, że tak wiele osób się podpisało. Jakim trzeba być okrutnym, jaką trzeba być okrutną władzą, żeby pozbawić największego szczęścia, jakie może być w życiu dla rodziny, dla rodziców, posiadanie dzieci. Ten projekt obywatelski kończy okrucieństwo. Okrucieństwo, które nastąpiło zaraz po przejęciu władzy. I to jest niezwykle... Co wy w sobie mieliście tak naprawdę, żeby w grudniu 2015 roku, zaraz po przejęciu władzy, jedną z pierwszych decyzji podjąć o zablokowaniu prawa do szczęścia, do posiadania dzieci? To jest po prostu niezwykłe. Jeszcze to tłumaczyliście, że nie ma na to pieniędzy. To ta wasza retoryka się kompletnie nie zgadzała. Kompletnie było to wszystko pomieszane i poplątane. To jest naprawdę sprawa rodziny, sprawa ich decyzji, ale musi mieć wybór. Okrutne było to, że wy nie zmienialiście to, czego obiecaliście, czyli zasad przeprowadzenia zabiegu in vitro. I dobrze. Ale okrutne było to, że wy pozbawiliście tych, których na to po prostu nie stać. Którzy nie mają pieniędzy. Bo jak ktoś jest bogaty, to mógł sobie dalej korzystać. Ale większość osób nie miała 10, 20, a czasem 50 tysięcy, żeby zapłacić. To jest miara waszego okrucieństwa. I Bogu dzięki i dobrym ludziom za to, że możemy dzisiaj z tym skończyć. Szanowni Państwo, Polska wymiera. 300 tysięcy dzieci urodzonych w ubiegłym roku. 400 tysięcy jeszcze w 2017. Polska wymiera. Zamykane są oddziały ginekologiczno-położnicze lub zawieszane w Lesku, w Szczelinie, w Aleksandrowie Kujawskim, w Kraśniku, w Proszowicach. W wielu miejscach borykają się z ogromnymi problemami. Szpitale powiatowe, oddziały ginekologiczno-położnicze nie są w stanie się utrzymać, a wy blokowaliście metodę in vitro. Ponad 22 tysiące dzieci się urodziło. Dziękuję wszystkim samorządom, które przez te 8 ostatnich lat przeniosły program in vitro w swoich budżetach i dały prawo do szczęścia rodzinom. Dziękujemy wspólnotom samorządowym i wojewódzkim, i miejskim, i gminnym za to, że przeniosły ten program dalej. Wspominany był Bartosz Arłukowicz i słusznie, tak? Pan minister Bartosz Arłukowicz był nie tylko autorem programu dotyczącego in vitro, ale wcześniej autorem ustawy, która umożliwiła stworzenie tego programu, która skończyła z wolną amerykanką, która daje godne warunki, ochronę, ale i prawo do rozwoju. Bardzo dziękuję, panie ministrze. To jest nasz wielki wspólny sukces. Wspominam pana profesora świętej pamięci, pana profesora Mariana Zembale, który w bardzo odważnym geście przedłużył ten projekt do 2019 roku, tak brutalnie skrócony pod koniec 2015 roku. Wspominamy wybitnego kardiochirurga, ale też naszego ministra zdrowia. Szanowni Państwo, to jest szansa na największą radość, to jest szansa na ogromne szczęście, ale to jest także szansa na zmianę oblicza Polski, zwiększenia dzietności, na ratowanie tych oddziałów ginekologiczno-położniczych. To jest szansa dla tych, których po prostu na to przez wiele lat nie było stać. Zrobimy wszystko, żeby naszą umowę koalicyjną, tak jak w tym punkcie, punkt po punkcie skrupulatnie realizować. Dla obywateli z obywatelami, w waszym imieniu bierzemy pełną odpowiedzialność, jesteśmy gotowi, mamy tą siłę, mamy moc, przegłosujemy tą ustawę
i jesteśmy, choć dzisiaj jeszcze nie rządem, bo rząd wciąż nie chce oddać swoich stołków, ale jesteśmy już większością parlamentarną, która jest w stanie skutecznie realizować swój program. Szczęść Boże wszystkim Polakom, małym i dużym, tym, którzy mogą zabierać głos w swojej obronie i tym, którzy tego głosu zabrać nie mogą. Kto z Państwa wie z pierwszej ręki, o czym tutaj debatujemy? Ja owszem, jako reżyser, dokumentalista, kilkanaście lat temu, w cudzysłowie, doktoryzowałem się z tego tematu. Miałem okazję, realizując zdjęcia do filmu, który Państwu usilnie, nieskromnie polecam, Eugenika w imię postępu, miałem okazję spotkać ojca polskiego in vitro, pana profesora Szamatowicza, w zagłębiu in vitro białostockim. I widziałem tę selekcję dokonywaną na moich oczach, nie na rampie oświęcimskiej, to było małe szkiełko laboratoryjne. Dokonywał tej selekcji zootechnik. Może nie wszyscy Państwo wiecie, że z uwagi na koszta zatrudnia się w realizacji tej procedury osoby niekoniecznie legitymujące się jakimkolwiek dyplomem medyka od ludzi. Widziałem te baniaki z ciekłym azotem, w którym trzyma się to, co zostanie jako efekt, produkt uboczny tej selekcji. No i one tam stoją, te baniaki, może nawet do dziś stoją, te, które wtedy oglądałem. Ale nieprzekonanych nie przekona. Więc opowiem Państwu coś ciekawego. Wtedy w trakcie tych zdjęć dokumentalnych, tak, coś ciekawego nawet i dla panów doktorów z piekła rodem, którzy tutaj się wypowiadali na tematy im, jak sądzę, jednak bliżej nieznane. Otóż pewien przedstawiciel personelu medycznego, który przepracował lata pod profesorem Szamatowiczem i brał udział w tym procederze, a następnie, tak, nie bójmy się użyć tego słowa, nawróciwszy się i przejrzawszy na oczy, podjął ów przedstawiciel niższego personelu medycznego pracę w programie na protechnologii. Jeśli pani poseł ma jakieś złe doświadczenia z tym programem, to może mógłbym pomóc i skontaktować z właściwymi ludźmi. Otóż ten pielęgniarz zwrócił mi uwagę na pewien fakt empiryczny. W takim mieście jak Białystok, powtarzam, zagłębie in vitro w PRL-u i post-PRL-u, no bo badania, które prowadziły do tego, trwały lata, jest z konieczności ograniczona liczba dawców. Dawców czego? Gamet męskich i żeńskich, jak się to elegancko nazywa, a mniej elegancko, no to właśnie nie będziemy wchodzili w szczegóły. Otóż ograniczona liczba dawców sprawia, że z każdym zabiegiem, który, uwaga, nie jest zabiegiem leczniczym, wyprowadzam z błędu, bo to szereg razy padło tutaj z trybuny, szereg rosnący tych zabiegów sprawia, że rośnie matematyczne prawdopodobieństwo, że tu, na tym świecie, nie na tamtym, spotkają się dzieci tego samego tatusia najczęściej, spotkają się, nie wiedząc o tym, że są dziećmi tego samego dawcy. I być może zwrócił mi na to uwagę ów pielęgniarz. Być może zechcą jakimś, jak to się mówi po świecku, zbiegiem okoliczności dać początek nowemu życiu, tylko nie będą wiedzieli o tym, że mają tego samego tatusia, bo z mamusią to jednak łatwiej ustalić. I to było już kilkanaście lat temu, kiedy wysłuchałem tej prognozy. To niestety nie weszło do filmu, gdyż było off the record. Mijały lata, sprawa weszła
do agendy parlamentarnej, miejskiej, stała się sztandarem rewolucji, która w poszukiwaniu zaginionego lumpenproletariatu rozgląda się za nowymi grupami ludności, które mogłaby wciągnąć do swoich szeregów. Wzięliście to na sztandar, wy ludzie, wielopokoleniowo już niestety reprezentujący mentalność eugeniczną, mentalność aborcyjną. I otóż z upływem lat zacząłem czytać doniesienia, z których kilka państwu przeczytam, bo niektóre są świeże. W dalekich krajach, z drugiej strony globusa, lekarz ojcem 49 dzieci przy zabiegach in vitro używał własnego nasienia. Skandal. Tak? W Kanadzie. Uspokajam, to tylko Ludowa Republika Kanady. To daleko, to na pewno nie u nas. Na pewno nie u nas. Ginekolog zapładniał pacjentki własnym nasieniem. Nie wiadomo, ile ma dzieci. I świeża rzecz z tego roku. Wiecie państwo, marzec 2023, pan Jonathan Jakob Meyer, holenderski muzyk, jest biologicznym ojcem 550 dzieci, które wytropiły tatusia. Najpierw jakieś dwie dziewczynki zorientowały się, że mają oczy nie po mamie, nie po tacie. Wynikło z tego śledztwo policyjne i uwaga, publicznie domagają się jacyś ludzie zniszczenia zmagazynowanych plemników tego dobroczyńcy ludzkości. Oczywiście to nie u nas, prawda? U nas w Polsce procedury na pewno przestrzegane. Szanowni państwo, zapraszacie naszych rodaków, żerując na ich dramatach życiowych, zapraszacie do przedsionka piekieł już na tej ziemi. I ja nie będę rozszerzał tej argumentacji. Powiem tylko, że właśnie moglibyśmy powiedzieć: dajcie nam, katolikom, normalnym, uczciwym ludziom, spokój i nie każcie nam płacić na to, co tam sobie robicie. Ale sprawa, jak widzicie, ma konsekwencje potencjalnie społeczne. Konsekwencje, z których problemy z ustalaniem linii dziedziczenia majątności będą najmniejszym problemem. Najmniejszym problemem, szanowni państwo. Są procedury godziwe i niegodziwe. I to, że bardzo wielu ludzi pragnie potomstwa. Chwała Bogu, normalny człowiek pragnie potomstwa i cieszy się, kiedy Pan Bóg błogosławi. Ale to, że są niegodziwe sposoby czynienia zadość tej tęsknocie, to wiemy z historii. Niemiecki program Lebensborn dał dzieci wielu poczciwym ludziom, wielu dobrym Niemcom. Wcale nie wszyscy byli członkami NSDAP, a jednak porywanie i handel dziećmi nie jest przez nas sankcjonowany i nie jest uznawany za dobre rozwiązanie tego problemu. A więc skoro jest problem, diagnozujmy go, ale nie szukajmy rozwiązań z piekła rodem. Składam wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Proszę o zabranie głosu pana Konrada Berkowicza z klubu Konfederacja. Źle zaczynacie, popierając ten projekt ustawy, bo ludzie, idąc do wyborów, mieli nadzieję na prawdziwą zmianę. Wygląda na to, że zmiana będzie pozorna, bo projekt ustawy mówi tak. Dajmy określonej grupie na określony cel 500 milionów złotych. Przypomnijmy, co mówiła wybitna kobieta, polityk Margaret Thatcher. Mówiła tak: nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze je tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy. Wy proponujecie nie dać coś komuś, tylko proponujecie jednej grupie ludzi zabrać w podatkach 500 milionów i drugiej grupie ludzi dać te 500 milionów. Problem polega na tym, że ta pierwsza grupa za chwilę też będzie na coś potrzebować pieniędzy, a zabraliście jej pieniądze w podatkach na ten program. Więc trzeba będzie tej drugiej grupie zabrać w podatkach 500 milionów i dać tej pierwszej grupie te 500 milionów. Tworzycie, uczestniczycie w systemie, który od wielu lat działa w Polsce, przerzucania pieniędzy z kubki na kubkę, a
na przerzucaniu pieniędzy z kubki na kubkę. Nikt nie zyskuje, tylko tracimy, bo marnujemy pieniądze na system biurokracji, który to przerzuca. I przy okazji to jest rozkradane, powoduje inflację i tak dalej. To, co trzeba zrobić, to, co jeszcze kiedyś Donald Tusk jako liberał, jak jeszcze nie był socjaldemokratą, jak ogłosił, rozumiał. Trzeba obniżyć podatki, uprościć system podatkowy, pozwolić ludziom bogacić się i budować gospodarkę i wtedy będzie ich stać na to, na co potrzebują. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pani poseł Monikę Rosę z klubu Koalicji Obywatelskiej. Pani marszałkini, szanowni państwo, Wysoka Izbo. Starać się o dziecko to są słowa, w których mamy ból, nadzieję, miłość, troskę, strach i chęć, żeby być mamą, żeby być tatą. I te wszystkie uczucia państwo wyrzuciliście po prostu do śmieci decyzją 8 lat temu, aby ludziom, których nie stać na to, aby pozwolić sobie na metodę in vitro, po prostu powiedzieć im nie. Nie będziecie mieć dzieci, bo my wam na to nie pozwolimy. Bo jak tutaj mówili państwo, może nie ma pieniędzy, ale było 1 600 000 000 na prowadzenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były pieniądze na Wille Plus, były pieniądze na billboardy, ale na prawo do szczęścia, na równość obywateli, obywatele wobec prawa, na to pieniędzy nigdy nie było. Hańbą tej Izby jest to, że ten projekt ustawy został zgłoszony do odrzucenia. Hańbą tej Izby jest to, co mówili przedstawiciele Konfederacji. I to jest hańbą całej Konfederacji, żeby puszczać tutaj posła Brauna z takimi wystąpieniami. Wstyd. Wstyd i hańba dla was już do końca. To jest dobry projekt ustawy. To jest projekt ustawy, który przyniesie szczęście, który przyniesie miłość, radość, spełnienie, który da równość, bo starać się o dziecko jest czymś, czego osoby, które mogą mieć dzieci, nigdy nie zrozumieją. I te głupie uśmiechy, które macie panowie na twarzach, świadczy tylko i wyłącznie waszej pogardzie, niezrozumieniu, czym jest starać się o dziecko. Lewica. Pani marszałkini, Wysoka Izbo, powiedziałabym słowami mojego syna, to szok i niedowierzanie, że mamy 2 minuty na to, żeby się wypowiedzieć. Przez ostatnie 8 lat byliśmy tresowani na 30 albo 60 sekund. Dziękuję pani marszałkini, że mamy aż 120 sekund na to, żeby wypowiedzieć się w tak bardzo ciekawej sprawie. Szanowni państwo, tym projektem obywatelskim i debacie na temat in vitro de facto rozpoczynamy debatę na temat godności kobiet. Wracamy do tego momentu, kiedy godność kobiet i godność polskich rodzin będzie odzyskiwana. I bardzo z tego cieszę. Oczywiście nie kończy się era dziadersów z Konfederacji, którzy będą tutaj sypać do nas różnymi słowami związanymi nazistowskimi. Będą porównywać metodę in vitro do bzdur i ideologii. Ta era się jeszcze nie skończyła, ale też się skończy. I mam nadzieję, że takie wystąpienia, jakie dzisiaj zaprezentował jeden z posłów partii, której nazwy nie będę wymieniać, ani nazwisko tego człowieka, bo jest po prostu niegodne, będzie takich osób coraz mniej. Nie będę też zadawała pytania osobom, które są wnioskodawcami tego obywatelskiego projektu. Bardzo mu przyklaskuję. Uważam, że bardzo dobrze, że były zbierane podpisy. Sama się pod nim podpisywałam, ale chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Sama jestem matką trójki dzieci i to, że udało mi się urodzić dzieci nie metodą in vitro, ale po prostu, to jest zwyczajny fuks. I każda z nas, która nie musiała dbać o to, żeby rodzić dzieci metodą in vitro, która nie musiała czekać wielu, wielu lat po to, żeby mieć to wymarzone dziecko, doskonale o tym wie. A ci wszyscy, którzy tego nie rozumieją, którzy to potępiają, którzy mówią o metodzie in vitro jako ideologii, naprawdę nigdy więcej nie powinni stawać tutaj z tej mównicy i się wypowiadać. Cieszę się bardzo, że na ten temat debatujemy. Trzymam kciuki za wszystkie dzieciaki, które urodzą się z tego programu in vitro w najbliższym czasie. Cieszę się bardzo. Dziękuję. Dziękuję pani posłanko. Posła Grzegorza Brauna z klubu Konfederacja.
pytania retoryczne. Gdzie jest rzecznik praw dziecka? Gdzie jest rzecznik praw obywatelskich, kiedy procedujemy ten projekt? Pani minister, jak widzę, już odleciała, ale zadam pytanie. Jaka jest ekspertyza? Pani minister, jakie są dane? Jakie są liczby? Ile tego, co my nazywamy małym człowiekiem, a wy nazywacie zlepkiem komórek, embrionem ewentualnie kompromisowo, ale żeby nie brzmiało to zbyt ludzko. Ile tego jest na składzie, w tych termosach, w Białymstoku i jak Polska długa i szeroka? Chciałbym wiedzieć, jakie są statystyki. Ile przeselekcjonowanych wstępnie zarodków idzie do zlewu w kanał, a ile zostaje po selekcji, powtarzam, nie na rampie oświęcimskiej, ale na szkiełku laboratoryjnym, ile zostaje w termosach, w baniakach u różnych profesorów, doktorów, zootechników z piekła rodem, którzy żerują na ludzkiej bezradności, ludzkiej tęsknocie za potomstwem, ile tego jest? I jakie procedury pan minister z piekła rodem, tu obecny, bo widzę, że jednak resort jednej choroby i nagłej śmierci jest reprezentowany w Wysokiej Izbie, jakie procedury przewiduje pan minister? Po ilu latach będzie się to kasować? Czy będą jakieś komisje, które będą przeprowadzały brakowanie embrionów w termosach? Jakie procedury, jakie liczby i czy ministerstwo rzeczywiście chce brać udział w tym programie, włączając w ten program wszystkich naszych rodaków, niezależnie od tego, czy sobie tego życzą, czy nie, proszę za pośrednictwem kończyć, systemu wyzysku fiskalnego. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Panie i panowie posłowie, pani marszałek. Chyba nic nie pokazuje tak dobrze jak kwestia in vitro podejścia partii, która odchodzi już PiS-u z rządu i nowej koalicji demokratycznej, różnicy. My wychodzimy z założenia, że rzeczywiście każdy zgodnie ze swoim zespołem wartości, zgodnie ze swoimi potrzebami może zdecydować, a państwo musi mu dać szansę. Nie może być tak, że o tym, czy ktoś ma prawo do rodzicielstwa, czy nie, zależy to od tego, gdzie mieszka, czy jest zamożny, czy nie jest zamożny. Każdy powinien mieć możliwość skorzystania z programu in vitro finansowanego przez państwo. Dlatego, że nie ma skuteczniejszego sposobu na posiadanie dzieci dla par, które cierpią na bezpłodność, niż in vitro. Dlatego, że mamy w tej chwili duży problem, bo 1 na 6 par nawet ma taki problem w Polsce. Zresztą na świecie również. Dlatego, że przykład Czech pokazał, że dzięki in vitro rzeczywiście rodzi się więcej dzieci i kobiety często po 35 roku życia decydują się na powtórne macierzyństwo, bo mogą, bo dzięki in vitro mogą mieć dzieci. W związku z tym jest szczytem demagogii twierdzenie przez was, że coś komuś ograniczamy, zabieramy. Właśnie dajemy każdemu wybór. A poza wszystkim, naprawdę, wiecie, to było szczerze mówiąc obrzydliwe, jak pierwszą decyzją człowieka, który ma sam 7 dzieci, było zabranie tym, którzy tych dzieci mieć nie mogą, prawa do szczęścia, prawa do rodzicielstwa. Dlatego przywrócimy to prawo i dlatego in vitro będzie finansowane przez państwo. Bo każdy ma prawo do tego, żeby przytulić swoje dziecko. Każdy ma prawo do rodzicielstwa. Każdy ma prawo do swojego wyboru. Dziękuję pani. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Metoda in vitro służy pięknemu celowi, bo piękną sprawą jest mieć dziecko. Ale pamiętajmy, szanowni państwo, że cel nigdy nie uświęca środków. W metodzie in vitro przeraża mnie przede wszystkim niska skuteczność tej metody i procedura. Procedura, w której tworzy się 6 zarodków. Średnio 4 z nich rozwija się prawidłowo. To są fakty naukowe. To jest zaczerpnięte z medycznych kwartalników.
i jeden lub dwa zarodki transferuje się do ciała matki i wtedy, drodzy Państwo, już większość ginie przy tej procedurze. W 2020 roku tylko z 38% zarodków zaimplementowanych urodziło się dziecko. Reszta zginęła. Jeżeli uznamy, że wszystkie zarodki są osobami ludzkimi, a są, to zauważcie Państwo, że średnio życie jednego dziecka okupione jest śmiercią 6 jego braci i sióstr. Większość zarodków jest zamrażana, szanowni Państwo. I na dzisiaj mamy ich 120 tysięcy zamrożonych dziewczynek i chłopców. Po rozmrożeniu większość z nich jest martwa. Szanowni Państwo, finansowanie in vitro sprawi, że więcej dzieci się urodzi, ale zauważcie, że jeszcze więcej naszych polskich dzieci umrze lub zostanie zamrożonych. Państwo polskie zatem nie powinno finansować procedur, w których giną ludzie. In vitro wiemy, że to jest sztuczne zapłodnienie. To nie jest metoda leczenia bezpłodności. Na dodatek bardzo wyczerpująca dla kobiety. Dopuszczalna trzykrotnie, aby nie doprowadzić do śmierci czy utraty zdrowia kobiety. I jeszcze smutna rzeczywistość, że duża część dzieci z in vitro jest abortowana. I zauważcie Państwo, że większość par wychodzi z głęboką traumą z klinik i bez dziecka, bo skuteczność, sami to mówicie, jest tylko 34% do 40%. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, słuchałem pani poseł, jak my wszyscy, i szczerze mówiąc, a długo tu jestem, nie słyszałem nigdy większych bzdur. Pani poseł, bzdury, które pani opowiada, nie tylko nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ale myślę, że nawet na jakichś dziwnych portalach, na których mogła pani przeczytać tego typu rewelacje, byłoby trudno takie bzdury znaleźć. Naprawdę wstyd, że człowiek wykształcony, człowiek, który jest dzisiaj posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, może przyjść i de facto opowiadać tutaj stek bzdur. Wstyd, naprawdę wstyd. Szanowni Państwo, oglądają nas setki tysięcy ludzi. To jest historyczna chwila. To jest historyczny moment. I cieszę się, że takie wypowiedzi jak pani poseł przechodzą już tylko do historii. To jest historyczny moment, bo Polska się zmieniła. I takie wypowiedzi jak pani tego absolutnie nie zmienią. I też chciałbym powiedzieć to do wszystkich, którzy nas oglądają, że to jest wasza zasługa. Za to, że czekaliście w kolejkach, żeby głosować. Za to, że uwierzyliście, że wasz głos ma kolosalne znaczenie, bo wasz głos ma kolosalne znaczenie. Za to bardzo, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tutaj był pan Szrot wcześniej, który wcześniej był doradcą prezydenta Dudy, nomen omen. I on powiedział, że tu się wykorzystuje ludzkie nieszczęście. To jak słucham was, to chciałem wam powiedzieć, że to wy jesteście nieszczęściem dla milionów ludzi, którzy nie mogli skorzystać z procedury in vitro przez te lata, bo wy im tę możliwość zabraliście. Nie zabraliście tej metody ludziom, których było na to stać. Zabraliście tę metodę ludziom, których nie było na to stać. Tym, którzy tego bardzo potrzebowali. 100 tysięcy dzieci mogło się urodzić w tym czasie, gdyby nie wasze głupie decyzje, najgłupsze na świecie w sprawie in vitro. Szanowni Państwo, ale widziałem też zmianę. Widziałem dzisiaj rzecznika rządu, pana Millera, który powiedział, zagłosuję za in vitro, takie mam poglądy. Jezus Maria. Szanowni Państwo, to kto wam zabraniał te poglądy wdrażać? Wy byliście w jakiejś wewnętrznej konspiracji? Siedzieliście w jakimś lochu przez te 8 lat? Że nie mogliście realizować swoich poglądów? Jak można być tak zakłamanym człowiekiem, żeby dzisiaj opowiadać, wtedy, kiedy się jest rzecznikiem rządu Morawieckiego, że się było za tym projektem i że się jest za in vitro. Pani Marszałek, jeszcze jedno zdanie. Ja się w ogóle dziwię, że dzisiaj Morawiecki nie reprezentuje PiS-u, mówiąc o tym, że on jest za in vitro. Tylko tego brakuje. Gdzie jest ten człowiek dzisiaj? To jest naprawdę kara dla narodu polskiego za to, że wy zlikwidowaliście program, który był jednym z najlepszych programów w ciągu 35 lat polskiej demokracji. Taka jest prawda. Wy dbaliście o rodziny, ale o rodzinę Morawieckich, o rodzinę Szumowskich, o rodzinę Sobolewskich, o rady nadzorcze, o to dbaliście, ale o polskiej rodziny nie dbaliście. A my o to zadbamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł.
Do głosu zapraszam pana posła Pawła Szrota, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałek, Wysoka Izbo, tu na tej sali dzisiaj wykorzystuje się nieszczęście wielu polskich rodzin w celu politycznym, ale fakt podstawowy jest jeden. Polacy, stanowiska Polaków w tej konkretnej sprawie są bardzo podzielone i nie jest rozwiązaniem te rozwiązanie, które wy stosujecie, czyli wymyślanie tej części Polaków od zacofańców, fałszywe zestawianie nauki z zabobonem, to nie rozwiąże tego problemu. Próbujecie nas uczyć, czym jest szczęście, próbujecie nas uczyć, jak wygląda nieszczęście osób, które bezskutecznie się starają o dziecko. My dobrze o tym wiemy, o tym wszystkim dobrze wiemy. Ja osobiście o tym dobrze wiem. Ja osobiście przez 6 lat starałem się i walczyłem o to, żeby nasza rodzina miała dziecko, nasza rodzina była pełna. I wbrew temu, co mówiła tutaj jedna z moich przedmówczyń, nie zdawaliśmy się w tej sprawie na fuks. Korzystaliśmy z najnowocześniejszych metod medycznych. Oczywiście wykluczyliśmy z góry te metody, które są niezgodne z naszymi wartościami etycznymi. I po 6 latach, szanowni państwo, dowód na to, że te metody, które szanują nasze wartości etyczne, są skuteczne, biega po okolicznym przedszkolu, uśmiechnięte od ucha do ucha i ma już prawie 2 latka. Więc mam pytanie do wnioskodawców. W jaki sposób ustawa, której projekt dzisiaj rozpatrujemy, ma zapewnić tym z Polaków, którzy nie zgadzają się z powodów etycznych ze stosowaniem metody in vitro, jak ma zapewnić wsparcie dla ich starań o dziecko? Dziękuję bardzo. Do głosu zapraszam panią poseł. Pan Dariusz Matecki, Klub Prawo i Sprawiedliwość. To ty. Szanowna pani marszałek. Tak, monitor będziesz miał odebrany. Czy może pani marszałek interweniować? Już skończyliście? Panie pośle, proszę korzystać ze swojego prawa głosu. Zatem, szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, bardzo się cieszę, że wreszcie mówicie o życiu. Bo jeszcze niedawno taka osoba jak Szłapka przecież miał piorun na twarzy. Latał z piorunem na twarzy. A życie trzeba rzeczywiście chronić. Bo musicie pamiętać, i będę to wam przypominać, że życie w Polsce broni konstytucja. I będziemy wam to cały czas przypominać. Będziemy wam też przypominać, że nie damy wam opiłować katolików. Nie ma posła Nitrasa akurat. Nie ma szans, żeby to się wam udało. Katolicy w Polsce mają swoje prawa i katolicy w Polsce mają prawo, żeby ich głos był słyszany w Sejmie. Dlatego, cytując, ocena moralna przerywania ciąży dotyczy także nowych form zabiegów dokonywanych na embrionach ludzkich, które chociaż zmierzają do celów z natury swojej godziwych, prowadzą nieuchronnie do zabicia embrionów. Trzeba zarazem stwierdzić, że wykorzystywanie embrionów i płodów ludzkich jako przedmiotu eksperymentów jest przestępstwem przeciw ich godności istot ludzkich, które mają prawo do takiego samego szacunku jak dziecko już narodzone i jak każdy człowiek. I pytając pani Rozenek, chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób in vitro jest metodą leczenia bezpłodności. Leczenia bezpłodności, powtarzam. Słowa mojego przedmówcy najlepiej pokazują, że przez ostatnie lata żyliśmy w Polsce pod dyktando jednej chorej ideologii. I pan, panie pośle, jest pan ostatnią osobą, która z tej mównicy może mówić o życiu. Bo pan, panie pośle, ma pan na sumieniu śmierć. Dziecka. A teraz, pani marszałek, Wysoka Izbo, bardzo się cieszę, że nie muszę się już z tej mównicy zwracać do posła Kaczyńskiego. Chciałam jeszcze raz podkreślić, że przez ostatnie lata żyliśmy pod dyktando jednej ideologii. Ale te czasy się skończyły.
Hierarchowie kościelni na czele z Wojtyłą mówili o in vitro potępiam. Papież Franciszek to fałszywe współczucie dla kobiety, a polscy biskupi dodawali, że moralnie jest to nie do przyjęcia. Ale w przyjaznym dla wszystkich świeckim państwie to nie wypowiedzi jednego związku wyznaniowego będą kształtować i stanowić prawo. Dlatego najwyższa pora, by przywrócić finansowanie in vitro z budżetu państwa, bo jest po prostu właściwą formą leczenia niepłodności. Każdy Polak i każda Polka mają prawo wyboru, a ci, którzy chcą mieć potomstwo, powinni mieć taką możliwość niezależnie od tego, ile zarabiają. I do prawej strony. Cieszy mnie, że niektórzy z was, tak jak premier Morawiecki, pomimo ogromnego zapracowania, bo przecież zarządza jednym rządem, tworzy drugi rząd, znalazł czas na chwilę refleksji i popiera in vitro. 8 lat za późno, ale okej, lepiej późno niż wcale. Witamy na pokładzie każdego nawróconego na rządy rozumu i szacunku dla ludzkiej godności. Zachęcam resztę prawej strony do pójścia w jego ślady i do poparcia tej z dawna wyczekiwanej i jakże potrzebnej społecznie ustawy. Zabobony nie, in vitro tak. Dziękuję pani poseł. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Suweren zdecydował, a ja jestem bardzo dumny, że jestem częścią demokratycznej większości, która podjęła w imieniu narodu decyzję o podjęciu i procedowaniu tego ważnego i potrzebnego projektu. Jestem szczęśliwy, że będę mógł wrócić dzisiaj do mojego ukochanego rodzinnego Lublińca i powiedzieć mieszkańcom ziemi lublinieckiej, że wróciła normalność, gdzie procedura zostanie skuteczna i profesjonalna procedura zostanie lecznicza, zostanie wdrożona i zacznie pomagać ludziom, którzy pragną mieć dzieci. W związku z tym, że jest to część, która dotyczy pytań, ja mam dwa pytania. Jedno z nich chciałbym skierować do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, która przedstawiała stanowisko klubu, wspomniała o marzeniach. Ja chciałem was zapytać, dlaczego przez wiele lat odbieraliście ludziom marzenia? A w związku z tym, że pracowałem długo w Najwyższej Izbie Kontroli, chciałbym być bardziej wnikliwy i zapytam, w oparciu o jaką argumentację podjęliście tę decyzję o odbieraniu ludziom marzeń? Czy zdecydowała ideologia, czy pragmatyzm finansowy, czy wytyczne z Nowogrodzkiej, a może z Torunia, a może z zagranicy, czy jakaś doktryna? Jestem bardzo ciekawy. I drugie pytanie chciałbym skierować do pana posła Brauna. Ja wiem, że pan bardzo kocha tembr swojego głosu, natomiast czy nie warto rozważyć, żeby w dyskusji, kiedy podejmujemy takie jednak wrażliwe i delikatne tematy, słowa diabeł, NSDAP niekoniecznie w tej Izbie się pojawiały. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie pośle.